I w tym i następnym filmie chciałem powrócić do reszt zdzielenia, do zagadnienia reszt zdzielenia i do przydatności analizowania reszt zdzielenia w celu rozwiązywania różnych interesujących zadań. No ale zanim przejdziemy bezpośrednio do reszt zdzielenia, zajmijmy się innym trochę zagadnieniem, mianowicie badaniem cyfr jedności kolejnych potęg liczb naturalnych. No i zaczniemy od prostego zadania. Wybierzmy sobie jedną z liczb naturalnych od 2 do 9 i podnośmy ją do kolejnych potęg. Co się będzie działo z cyframi na pozycji jedności? No, dlaczego od 2 do 9? No bo 0 do dowolnej potęgi będzie 0, 1 też będzie 1. Po podniesieniu do dowolnej potęgi, w związku z tym całkowitej, w związku z tym to nie jest ciekawe. Mamy cyfry od 2 do 9, no i wśród nich mamy 4 liczby parzyste i 4 liczby nieparzyste. Potęga liczby nieparzystej jest liczbą nieparzystą, więc na pozycji jedności musi się znaleźć tym razem już jedna z 5 cyfr. 1, 3, 5. O, tu brakuje. Brakowało siódemki, ale już to uzupełniłem. No i podobnie potęga liczby parzystej musi być liczbą parzystą, więc na pozycji jedności nie może się znaleźć liczba nieparzysta, jedynie jedna z tych czterech cyfr, 2, 4, 6 lub 8. Dlaczego nie może znaleźć się 0? No bo 0 można na pozycji jedności otrzymać tylko w wyniku mnożenia liczby parzystej przez nieparzystą, przez piątkę. A to oznacza, że mnożymy liczbę parzystą przez nieparzystą, co w przypadku podnoszenia do potęgi tej samej liczby nie może się zdarzyć. No więc w przypadku kolejnych potęg liczby nieparzystej mamy do dyspozycji 5 cyfr, w przypadku kolejnych potęg liczby parzystej 4 cyfry. No i to już z zasady szufladkowej Dirichleta wynika, że w przypadku szóstej albo piątej kolejnej potęgi cyfra jedności mu się musi powtórzyć, bo mamy tylko do wyboru 5 albo 4 cyfry. No i zobaczmy, jak to wygląda w przypadku siódemki. Tu wypisałem kolejne potęgi siódemki, wartość, no i mamy cyfry na pozycji jedności. Jak widać, powtarza się taki cykl 7, 9, 3, 1 i potem znowu 7, 9 i gdybyśmy szli dalej, to byłoby 3 i 1 znowu. Dwa pytania. Dlaczego tu nie ma piątki na pozycji jedności? No bo gdyby pojawiła się piątka, to by znaczyło, że potęga 7 dzieli się przez 5, a potęga siódemki nie może dzielić się przez 5, bo 7 i 5 siódemka jest liczbą pierwszą, więc dowolna jej potęga dzieli się tylko przez 7. No a dlaczego cyfry powtarzają się w tym samym rytmie? No dlatego, że o tym, co stoi na pozycji jedności, decyduje tak naprawdę mnożenie liczb stojących na pozycji jedności. No, 7 razy 1 to jest 7. Teraz mnożymy 7 do kwadratu, 7 przez 7 to jest 49, tu jest dziewiątka. Jeżeli mnożymy jeszcze raz 49 przez 7, to tak naprawdę trzeba tylko przyjrzeć się, ile to będzie 7 razy 3, 21. Przepraszam, 49 przez 7, 7 razy 9, tak? Czyli 63 na pozycji jedności, w związku z tym będzie trójka. No i dalej, jak idziemy, to patrzymy, co będzie, jeśli pomnożymy 7 do trzeciej przez 7, chcąc otrzymać 7 do czwartej. Znowu o tym, co będzie się działo na pozycji jedności, decyduje mnożenie 7 przez cyfrę stojącą na pozycji jedności, więc przez 3, 21, a więc jedynka. I potem tak samo znowu 7. I w związku z tym, ponieważ to już się powtarza i ponieważ decyduje za każdym razem wartość liczba czy stojąca na pozycji jedności, to za każdym razem ten cykl będzie się powtarzał. No i to jest interesująca obserwacja.
No to mając to, możemy się teraz zapytać, jaka jest cyfra jedności liczby 7 do 2023 potęgi. No i co trzeba zrobić? No widać, że tu mamy takie cykle po 4, tak? 7, 9, 3, 1, taki cykl, i potem zaczyna się następny znowu od siódemki, tak? Więc trzeba by sprawdzić, ile takich cykli mieści się w 2023 i zobaczyć, jaka będzie reszta. No i ten reszta to będzie niepełny cykl. No więc zobaczmy się. 2023 to jest 505 razy 4 plus 3. Ile by tych cykli kompletnych nie było, no to każdy z nich skończy się jedynką za każdym razem. No i pozostaną trzy jeszcze, tak? No i jak pozostaną trzy, no to akurat tak się składa, że na trzecim miejscu tego cyklu przypadkowo w pewnym sensie jest trójka, czy nie przypadkowo jest trójka, ale ta trójka tutaj nie ma nic wspólnego z tą trójką, to ta trójka tutaj to jest po prostu oznacza, że trzeba znaleźć trzeci element tego cyklu złożonego z czterech elementów. No i w związku z tym ustaliliśmy, jaka jest cyfra jedności takiej dość skomplikowanej liczby. Trudno byłoby ją policzyć, żeby sprawdzić dokładnie. No a przy okazji chcę zwrócić Waszą uwagę, że cyfra jedności to jest reszta z dzielenia przez 10. W związku z tym pokazaliśmy, że reszta z dzielenia tej liczby 7 do 2023 przez 10 równa się 3, co można w języku, do którego chciałbym Was przyzwyczaić, zapisać w taki sposób, że 7 do potęgi 2023 przystaje do 3 modulo 10. Pamiętacie, że to znaczy, że ta liczba i ta liczba mają tę samą resztę z dzielenia przez 10, albo że różnica tych dwóch liczb, 7 do potęgi 2023 minus 3, dzieli się bez reszty przez 10.